21 lipca 2011 roku do Wrocławia zawitał festiwal Nowe Horyzonty. I na 10 dni Wrocław stał się stolicą światowego kina. Kto był, ten wie. Kto nie był, zaraz przekona się, że na Nowych Horyzontach każdy dostaje coś dla siebie. Nawet plażowicze. Siedzę na plaży festiwalowej. Uważacie, że plaża to mało? Sprawdźmy, co uważają organizatorzy. Festiwal filmowy Nowe Horyzonty uważamy za otwarty. Dobrze, zapytajmy lepiej gości i widzów festiwalu. To jest święto kina. Cinema and that's it. Filmy, które są odważne, inne. Nowe Horyzonty to filmy kontrowersyjne, filmy, które poruszają. Co siedzi we mnie, myślę o tym. Klasyki kina polskiego i zagranicznego, ambitne kino w trzech wymiarach oraz oczywiście film o łowcach troli. Zatem cokolwiek kręci was w kinie, bądźcie pewni, że znajdziecie to na Nowych Horyzontach i że będziecie pod wrażeniem. Fantastycznie. Pójdę 10 razy na ten film. Fenomenalne. Super, ale jestem nieprzytomna jeszcze. A przy okazji być może odkryjecie, co chcecie robić w życiu. Interesujący na pewno. Do zakonu nie wstępujemy. Kochacie kino? Poznajcie jego twórców. Na Nowych Horyzontach wielcy filmowcy odpowiadają na wasze pytania. I robią to naprawdę śpiewająco. Publiczność nie śpiewała, ale też miała głos. Obok nagród przyznawanych przez jury festiwalu były te przyznawane przez widzów. Jednak nie samym filmem człowiek żyje. Filmy krótkometrażowe. Ponieważ są krótkie i nie zdążę się zrazić. Na zmęczonych maratonem seansów czekały intrygujące wystawy, w tym pokazana po raz pierwszy w Polsce Przetrzyj oczy Wernera Meckesa. A dla zgłodniałych były uczty. Energetyczna uczta, myślę, dla wielu fanów elektroniki. Jeszcze koncert Nicka Cave'a. Tak, Nowe Horyzonty to także znakomite koncerty. I oczywiście nocne życie festiwalowe wraz z wieczornymi projekcjami na rynku. Pamiętajcie, już 19 lipca 2012 startuje kolejna edycja Nowych Horyzontów. Po prostu musicie tam być.